W latach 90. sułtan Brunei zażyczył sobie S-klasę z silnikiem od Zondy, ale w wersji kombi. I takie coś nie istniało. Ale gość obiecał, że weźmie 17 sztuk, więc mu zrobili. Ostatecznie podobno odebrał 10 egzemplarzy takiego Mercedesa S73T AMG, czyli S-klasę W140, ale w odmianie kombi. Z 12-cylindrowym silnikiem od Zondy o pojemności 7,3 litra. Dzięki temu ten model mógł się rozpędzić do 320 km na godzinę. Ciekawy projekt. Dlatego zastanawiam się, czy gdyby Audi wprowadziło do seryjnej produkcji model Avantismo Concept, czyli A8 w kombi, to by odniosło sukces. Co myślisz? Daj znać w komentarzu, bo przecież znalazł się kupiec na podobne auto. A był nim gość, który miał kaprys, czyli